Kamil Gradek, najbardziej aktywny kolarz ubiegłorocznej edycji Tour de Pologne. Co trzeba zrobić, żeby taką koszulkę najbardziej aktywnego kolarza w wyścigu założyć? No przede wszystkim trzeba zabierać się w odjazdy, jechać z przodu i wygrywać premie. Na poszczególnych etapach są wyznaczone sprinty. No i kolarz, który uzbiera największą ilość punktów na tych premiach, zakłada właśnie tą koszulkę. Cel na ten rok, na tę 73. edycję Tour de Pologne jest również taki, żeby ta koszulka należała do Pana pod koniec wyścigu? No na pewno bym sobie tego życzył, aczkolwiek no to jest wyścig i ciężko jest przewidzieć przez. No takie są założenia, że chciałbym założyć tą koszulkę. Czas pokaże, wyścig pokaże. Mam nadzieję, że to się uda powtórzyć z ubiegłego roku ten sukces. A cel drużynowy, bo Pan debiutuje w Tour de Pologne w barwach swojej drużyny Verve Active Jet Team. No tak, w Tour de Pologne startowałem 4-5 razy bodajże. Pierwszy raz w barwach mojej ekipy, z czego się bardzo cieszę, tak? Bo to na pewno bardzo fajne uczucie. Co do celów ekipy, no naszym liderem jest Paweł Cieślik, który pokazał tutaj, że bardzo dobrze jeździ w górach. Myślę, nie wiem, top 10, top 5 jest naprawdę w jego zasięgu i będziemy jechali, robili wszystko, żeby to Paweł skończył jak najwyżej w tej klasyfikacji generalnej. Pierwsze dwa etapy zarezerwowane dla sprinterów i Wy też w swojej drużynie takiego zawodnika na ten pierwszy i drugi etap macie. No tak, mamy Pawła Frańczaka, który tam przebija się do tej czołówki najszybszych kolarzy. Robimy wszystko, żeby Paweł na tych ostatnich metrach został jak najlepiej ustawiony i miał jak najlepszą pozycję do ataku. No ale tak jak mówię, no to jest wyścig, to jest kolarstwo, tego się nie da przewidzieć. Nie można tego zaplanować teraz, co się wydarzy po 100 kilometrach, po 150.